Najpierw to tradycyjne powitanie, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam bardzo serdecznie, witam proszę Państwa w atmosferze już kończącego się miesiąca maja, tego właśnie cudownego miesiąca, który przeżywamy już od 26 dni. Oczywiście jak wiemy, miesiąc maj to poświęcony miesiąc Matce Bożej, pamiętajmy o nabożeństwach majowych, one jeszcze nie skończyły się, czy w domu, w gronie rodzinnym, czy przy kapliczce, czy przy krzyżu, czy w kościele, przed mszą świętą, czy po mszy świętej, niechaj będzie ona uwielbiana, niechaj będzie ona uwielbiana, ponieważ ona jest naszą matką, a my jesteśmy, proszę Państwa, jej dziećmi. To jest bardzo ważne, to ważna relacja. My, jej dzieci, ona, nasza matka. Czy my tę relację czujemy właśnie, zwłaszcza dzisiaj, 26 maja, a jak wiemy, jest to właśnie Dzień Matki, dlatego też wszystkim matkom kłaniam się bardzo nisko, bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby, drogie Panie, żeby to wasze macierzyństwo było cudownym macierzyństwem, żebyście z tego macierzyństwa były szczęśliwe, żeby to macierzyństwo nadawało sens waszemu życiu. Zobaczmy, jesteśmy przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Ona jest naszą matką, ona jest waszą matką, ona jest matką nas wszystkich. Ona właśnie, która uczy tego macierzyństwa i która kocha to macierzyństwo i która żyje tym macierzyństwem i która właśnie to macierzyństwo przyjmuje jako dar Boga, jako dar Ducha Świętego. To macierzyństwo przyjmuje i tym macierzyństwem jest bardzo szczęśliwa, tym macierzyństwem jest bardzo, bardzo sobą jako kobieta. Dlatego też jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Niech Matka Najświętsza będzie z nami wszystkimi, a szczególnie z wami matkami, tym matkami obecnymi, tym matkami szczęśliwymi, nieszczęśliwymi, bo takie też są matki, prawda? Nie zawsze dzieci są kochane, czasem dzieci są nie zawsze, jak to się mówi, takie, jak to byście chciały, żeby one były. Modlimy się też, kochani, za matki, które odeszły do wieczności. Życzymy im tej wieczności szczęśliwej, wołając do Boga, Bogatego w miłosierdzie. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie, a światło wiekoistne niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kochani, dzisiejsza niedziela, powiedziałem, 26 maja, jeszcze tylko kilka dni do zakończenia tegoż miesiąca. Jest to niedziela uroczystość, bo ubiegła niedziela, pamiętamy, była to niedziela zesłania Ducha Świętego, oddawaliśmy cześć trzeciej osobie Trójcy Świętej, a dzisiaj kłaniamy się przed tajemnicą, największą tajemnicą naszej wiary, przed Trójcą Świętą, Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. Te wszystkie trzy osoby są jednością, są jednym Bogiem, są sobie równe, nie ma ani starszej, ani młodszej, nie ma ani głupszej, ani mądrzejszej, prawda? Są jednym Bogiem. Zobaczmy, te osoby mają też swoje zadanie. Bóg Ojciec, to jest, sama nazwa wskazuje, ten, który jest Ojcem, ten, który stwarza, Syn Boży, ten, który zbawia i Duch Święty, o czym mówiłem w ubiegłą niedzielę, ten, który oświeca, czyli daje właśnie tę mądrość, daje tę wiedzę, daje to wszystko, czego nam potrzeba do tego, żeby nasze życie było właściwie realizowane jako życie doczesne, a w ten sposób przełożyło się w swoim czasie na szczęśliwe życie wieczne. Trójca Święta, największa tajemnica naszej wiary. Zobacz, my tę tajemnicę wyznajemy bardzo często, w ciągu dnia nawet kilka, może nawet kilkanaście razy. Znak Krzyża Świętego, zobaczmy, to jest wyznanie tajemnicy Trójcy Świętej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Widzimy, słyszymy, że właśnie w tym znaku krzyża są wymienione wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej. Poza tym taka krótka modlitwa, którą też bardzo często odmawiamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zobaczmy, to jest właśnie coś, co dzisiaj staje przed naszymi oczyma, w zasadzie ktoś, bo to nie jest coś, to jest ktoś, co się staje przed nami, Bóg w Trójcy jedyny, ten, który jest naszym Zbawicielem, ten, który jest naszym Ojcem, ten, który jest naszym Uświęcicielem. Dlatego też wołajmy do Niego, do Boga w Trójcy jedynego o to, żeby Jego obecność w naszym życiu była obecnością bardzo, bardzo bogato. Poza tym zobaczmy też Chrzest Święty. To jest właśnie sakrament, który przyjmujemy też w imię Trójcy Świętej. Mówimy: imię Franciszka, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Właśnie wtedy rozpoczyna się nasze życie w imię Trójcy Przynajświętszej i rozpoczyna się w atmosferze Trójcy Przynajświętszej, w atmosferze Boga, którego wyznajemy, któremu wierzymy i którego wierzymy. Poza tym, kochani, też
Warto wiedzieć, że właśnie dzisiaj ten dzień zapowiada następne bardzo ważne dni, a więc najbliższy piątek, to już jest koniec maja, sobota, początek miesiąca czerwca. Będzie to, proszę Państwa, Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom składam najlepsze życzenia. Kłaniam się też bardzo nisko. Kochane dzieci, drogie dzieci, zwłaszcza te dzieci pierwszokomunijne, kochajcie Chrystusa zawsze i wszędzie. Niech On będzie Waszym Zbawicielem, ale nade wszystko niech będzie Waszym przyjacielem, Waszym kolego, Waszym najlepszym bratem. Tego Wam życzę, żeby właśnie ten Dzień Dziecka był właśnie takim dniem w atmosferze także Chrystusa i także Jego Matki, Matki Najświętszej. Poza tym też, proszę Państwa, jeżeli chodzi o najbliższe dni, to w najbliższy czwartek uroczystość Bożego Ciała, czyli uroczystość, kiedy to właśnie wyznamy naszą wiarę publicznie w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Kochani, posłuchajmy Ewangelii na dzisiejszą właśnie niedzielę, która jest właśnie, jak powiedziałem, niedzielą Trójcy Świętej. Oto ona. Według świętego Mateusza oczywiście. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana jest mi władza wszelka na ziemi i na niebie. Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem. Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jestem z wami. Proszę Państwa, co te słowa oznaczały? Wiemy o tym, że jesteśmy w atmosferze Kongresu Eucharystycznego. Właśnie ten kongres przebiega pod hasłem jestem z wami. Zobaczmy wszyscy. Weźmy dzisiaj te słowa głęboko do swojego serca. On jest z nami jako Bóg Trójcy Jedyny. On jest z nami jako nasz Ojciec, jako nasz Stwórca, jako nasz przyjaciel. On jest z nami, ale czy my z Nim jesteśmy? Czy nasze życie świadczy o tym, że właśnie ta relacja On, Bóg i my, Jego dzieci, czy właśnie ta relacja jest relacją żywą, czy jest to relacja, która rozwija się i która jest relacją taką, że tak powiem, wciąż coraz bardziej aktualną. Jestem z wami. Czy my jesteśmy z Nim? Dzisiaj, w tę niedzielę Trójcy Świętej, zapytajmy siebie, oczywiście w atmosferze Kongresu Eucharystycznego w naszej diecezji. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który, jak powiedziałem, zakończy miesiąc maj i wprowadzi nas w kolejny miesiąc czerwiec, miesiąc serca. Zostańcie z Bogiem.